weź to pod uwagę, że dzisiaj jest piękna pogoda, a od jutra ma być tydzień deszczu. Więc nasz podcast będzie jedyną rzeczą, która podnosi humor. No, ciekawe, czy dzisiejszy temat będzie podnosił humor. Na pewno jest wyjątkowy, bo mówi o tym, co odróżnia chrześcijan od reszty świata. Aleś wydumał. No, razu się ciśnienie podnosi, no nie? Rozwiniętowo mnie zaintrygowałeś. W katechizmie jest napisane, że to, co wyróżnia chrześcijańską wiarę, jest właśnie wcielenie. Że Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Bo całe dzisiejsze spotkanie będzie o wcieleniu. Dlatego mówię, że nie będzie tak lekko. No to mnie próbowałeś tutaj zagiąć. Dobrze. No i teraz pytanie tak naprawdę, na co chcemy stawiać akcenty dzisiaj w tych dopowiedzeniach do wcielenia? Czy na samą taką teologię wcielenia? Mamy tam trochę herezji. Tak, te herezje są fajne, to o tym byśmy powiedzieli. Herezje są ciekawe, na pewno. Warto też wiedzieć z perspektywy takiej, że te herezje się potem powielają przez całą historię chrześcijaństwa. No, mamy takie, myślę, ciekawy temat, jeżeli chodzi o wcielenie, jakie ono ma przełożenie na nasze życie na przykład. Mhm. To jest też bardzo ciekawy temat. No więc możemy zaczynać. Ja jeszcze przyniosłem książkę ze sobą. To jest kolejna rzecz, o której warto powiedzieć. Profesor Staniek? Też. Ale mam dzisiaj panią Marię Szamot. I o, bardzo dobra książka. Książka pod tytułem Chcę widzieć Jezusa. Bo dzisiaj będzie o Panu Jezusie. Albo o Jezusie Chrystusie Panu. No i może tylko powiem. Książka mówi o działalności publicznej Jezusa i ona pisze o swoich przemyśleniach, o próbach interpretacji tych wydarzeń. Wstęp do tej książki jest bardzo niedługi, bardzo krótki i ona mówi, czy ten Jezus, o którym mówią nam katecheci, czy ten Jezus, którego tam siostra Faustyna prosiła namalować, czy to jest ten sam, za którym szli uczniowie? Czy to jest ten, który rozmnażał chleb, rozmnażał ryby, który porywał ludzi, zapalał te serca? Czy to jest ten sam? Bo ja chcę na niego tak patrzeć. No i w całej książce daję odpowiedź, nie będę zdradzał. I ten tytuł, że chcę takiego Jezusa widzieć. No, chcę widzieć Jezusa, to się też wiąże z tematem wcielenia, bo to też był spór i to też była herezja, która zabraniała tworzyć wizerunek Jezusa. Tak. Więc myślę, że to też gdzieś tam dzisiaj można bardzo dobrze umieścić w tym fragmencie katechizmu. Ostatni cytacik z tej książki, pani Marii Szamot, cytuję. Pewien francuski mędrek powiedział, że Europa już dawno dała sobie spokój z religią. I ona pisze dalej. Europa może tak, ale pojedynczy człowiek nie. Bardzo mądre. I my właśnie z perspektywy pojedynczego człowieka chcemy popatrzeć na Jezusa. No to wcielenie. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Nie wiem, może zaczniemy od herezji, bo tak naprawdę całe rozumienie wcielenia, to jak my dzisiaj na to patrzymy i to, jak potrafimy o nim mówić, jest wynikiem walki z herezjami. To mam jeszcze jedno dopowiedzenie przed, zanim przejdziemy do herezji. Bo to wcielenie to jest to, że Chrystus przychodzi. To ja się pytam, dlaczego grzech człowieka miał takie konsekwencje, że aż Syn Człowieczy musiał się wcielić? Tak mnie to zastanowiło, jak przeczytałem te pierwsze trzy punkty w katechizmie w tym temacie. Czemu Pan Bóg nie powiedział, daliście plamę z tym drzewem, daliście plamę z tym owocem, no ale jakoś to będzie, wstaniemy jutro rano i będzie okej. A tu nagle taka tragedia. No to jest trudne pytanie. Tam jest tak bardzo ładnie taki cytat dany, bardzo ciekawy, no nie, że człowiek w ciemności, Jezus przyniósł światło, tak. Grzech, świętość, no nie takie przeciwstawne, co przynosi wcielenie Syna Bożego. Ja sobie tam znałem pytajnik, czy dzisiaj człowiek w ogóle by o tym pomyślał. No bo to jest to bo moje to zakłada odczucie. Pewną wizję natury ludzkiej. Tak. Nie? Która potrzebuje takiego właśnie wcielenia. To też. I chciałem tutaj dopowiedzieć, że myśmy potrzebowali przejść no, te 450 punktów w katechizmie, żeby dopiero teraz powiedzieć o wcieleniu, o Jezusie, jak na niego spojrzeć, bo bez tych pierwszych punktów byśmy nie wiedzieli, co to za strata była, dlaczego ten grzech taki odcisnął konsekwencje. I stąd mi się to zrodziło, nie? Że dopiero mamy 16 odcinek i mówimy o rzeczy tak naprawdę pierwszoplanowej, najważniejszej. Przeciwstawić można albo pokazać, jak to jest doniosła rzecz,
na zasadzie takiej, że chrześcijaństwo ma dwa podejścia tak naprawdę do wiary. Aha. Dwa takie najmocniejsze stawianie akcentów. Jeden to jest taki, że stawia się akcent na wcielenie i wszystko jest wokół niego. Mhm. Drugie podejście jest takie, że stawia się akcent na ukrzyżowanie. I teraz, która część chrześcijaństwa stawia na wcielenie, a która na ukrzyżowanie? Pytanie do ciebie. Myślę, że na wcielenie to wschód, a na ukrzyżowanie to zachód. Nie, właśnie wcale nie. Na wcielenie akcent stawia wschód i zachód kościoła, aha, a na ukrzyżowanie stawiają kościoły poreformacyjne. Reformacja postawiła akcent na ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa. Na wydarzenie, na działanie, a tutaj się stawiało akcent na osobę jakby, na podejście do człowieka i do Pana Boga. A patrz, od jakiegoś czasu jest, tak się mówi, że tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, nie wolno też odrywać od zmartwychwstania. Że jeszcze gdzieś, tak mi się wydaje, będzie grupa, która akcentuje zmartwychwstanie. Znaczy to, jak mówimy o krzyżu, to mówimy też o zmartwychwstaniu. A, rozumiem. To jest razem. Rozumiem. Chodzi o wydarzenie zbawcze, którym było śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, albo wcielenie. To jest też takie odwieczne pomyśl z perspektywy, które święta są ważniejsze. Boże Narodzenie czy zmartwychwstanie. No widzisz, a jesteśmy w Kościele rzymskokatolickim, a jakby tak donioślej w liturgii świętujemy zmartwychwstanie. Całe triduum. Jest bogatsza liturgia, no nie? Dużo. A święta znowu Bożego Narodzenia są takie rodzinne. I bliższe człowiekowi. A zaś bliższe człowiekowi, tak. No nie? Ciekawe to. To jest bardzo ciekawe ujęcie. Jeszcze może kiedyś do rozwinięcia. No to teraz chcemy powiedzieć, że ten Jezus przychodzi, bo bardzo dużo się posypało między człowiekiem a Bogiem. Jezus przychodzi to naprawić. I tego Jezusa spotykamy w życiu. I potem ludzie interpretowali Jezusa. Czy oni go odczytywali jako Syna Bożego, który przyszedł to naprawić? Czy też próbowali go jakoś definiować? No i te różne próby niewłaściwe to są te herezje. No to są próby właśnie ujęcia samej tej tajemnicy wcielenia. Nie? Teraz patrzę na Jezusa, który jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, tym, który miał przyjść. I próbuję wytłumaczyć, jak to w ogóle możliwe. Tak. Jak to możliwe, że Bóg stał się człowiekiem. No tak. I w jaki sposób? I gdzieś sobie w naszych notatkach seminarium wyczytałem, że już na początku były te spory o tą naturę, czy ma te dwie natury, czy jedną. I już były dwie szkoły. Była szkoła aleksandryjska i była szkoła antiocheńska. I ci jedni, żebym sobie to nie pomylił, ci z Aleksandrii mówili, że człowiek rozpłynął się w bóstwie. I generalnie jak się patrzy na Jezusa, to trzeba widzieć tylko Pana Boga chodzącego po ziemi. A zaś szkoła antiocheńska mówiła, że Bóg stał się człowiekiem i tego Boga już mało co widać. Że patrzymy na Jezusa, on jest stuprocentowy człowiek. No ludzie patrzyli na Jezusa i nie potrafili sobie tego wytłumaczyć, jak to możliwe. To może inaczej, to może ja tak powiem prościej. Że pomijając może wprost każdą herezję z osobna, która się pojawiła na przestrzeni powiedzmy pierwszych sześciu wieków Kościoła, bo mniej więcej taki jest ten okres, to dylemat był taki, czy Jezus, który chodzi po ziemi, to jest chodzący Bóg i to człowieczeństwo znika, czy chodzący człowiek i bóstwo jest takie trochę na niby, tak. Czy Jezus, który mówi o sobie, że jest wcielonym Bogiem, jest osobą Bożą, czy osobą ludzką. No to już jest filozofia trudna, ale to było ważne. No ale osoba, no nie? Jaka osoba tam, że tak powiem, rządzi? Albo jaka osoba tam jest obecna? O, może tak. Jaka osoba jest obecna? Teraz, czy to jest na zasadzie takiej, że ma prawdziwe ciało? Czy też jest tylko jak gdyby takie zaadoptowane? Tak. No nie? Czyli, że narodził się, czy został zaadoptowany? My mówimy w wyznaniu wiary, że się narodził, no nie? Jako człowiek, a nie został adoptowany, czyli że nie zostało mu gdzieś tam tak dołożone ciało, tak jakby, nie wiem, wziąć Boga i ubrać go na chwilę w ciało ludzkie. I w końcu taki chyba jeden z bardziej poważnych dylematów, który ciągnie się chyba przez całą historię tak naprawdę dogmatu w Kościele, to jest to, jaką wolę miał Jezus. Jakie działanie, czyli czy jego wolą była wola Syna Bożego, czy wola Jezusa, Chrystusa? Tak, tak. I czy działał jako Syn Boży, czy działał jako Jezus Chrystus?
Z tym adopcją to bym ci dopowiedział, tam chyba chodziło o to, że był normalnym dzieckiem ludzkim, a Bóg tylko tak powiedział, a ty będziesz moim synem, nie? Że ja cię tak adoptuję. To jest jedno, ale jeszcze właśnie jest takie przeobleczenie się w ciało, a nie zrodzenie ciała. Jeszcze było... Bo to było przy potem dogmacie o Matce Bożej, która jest według dogmatu matką samego Boga, bo zrodziła Jezusa Chrystusa, no nie Syna Bożego. Z tym ciałem to jeszcze było później przy śmierci, bo ty mówisz z punktu widzenia wcielenia, a przy śmierci ma to bardzo poważne konsekwencje. Kto umarł? Czy umarł naprawdę, czy tylko ciało, to powiedzmy taki miraż. A on się ulotnił, no nie? A on się ulotnił. Tak byśmy obrazowo mogli powiedzieć. I wiele było takich znaków zapytania. Fajnie to zebrałeś. Tych herezji jest sporo. Ważne jest to, żeby odkryć, jak Kościół odpowiadał na te herezje. Myślę, że to jest dla nas istotne. Najtrudniejsze chyba, jak się czyta katechizm, to jest to, kiedy tam się zaczyna pojawiać takie słówka, które są kompletnie oderwane od dzisiejszych czasów. Hipostaza i tak dalej. Natomiast tak najprościej, jakbyśmy mogli powiedzieć, to chyba jeden z soborów, który orzekł, jak wyglądają dwie natury. Tak, to jest najważniejszy sobór taki wypowiadający się na temat Jezusa, chalcedoński, rok 451, i on tam te mówi cztery różne określenia, że to jest ta natura boska i ludzka bez pomieszania, bez zmiany, bez podziału, bez rozłączania. Tak, czyli zawsze są obie razem, nie można, jedna nie zmienia drugiej, to jest bardzo ważne. Czyli nie wchłania... Nie łączą się jak kawa z mlekiem. Nie łączą się jak kawa z mlekiem, tak. Są oddzielone. To, co jest ważne jeszcze przy tym, to potem prowadzi do odpowiedzi na pytanie, czy na przykład Pan Jezus wiedział wszystko jako Bóg. No już pamiętam z katechizmu cytat z Pisma Świętego, że wzrastał w mądrości i w łasce, i to jest jako argument, że nie wiedział wszystkiego od razu. Jako prawdziwy człowiek. Czyli musiał się wszystkiego uczyć. Wszystkiego tak jak się uczył. Człowiek po prostu uczył się mówić, uczył się życia, uczył się pracy, uczył się relacji. Ktoś to mówił, że z matematyki pewnie był gorszy niż nasi z szóstej klasy. Nie wiadomo. A z drugiej strony jest taki cytat z Pisma Świętego, taki parafrazuje: nie wszystko mogę wam jeszcze powiedzieć. Tak, czyli tak jakby wiedział więcej... No i ten konflikt tej wiedzy bosko-ludzkiej dla nas ludzi jest bardzo fascynujący. My sobie będziemy pewnie do końca, aż do spotkania z Jezusem zadawać to pytanie, ale jak to było. Katechizm tak, tam może nie wprost i nie tak jasno, ale daje taką odpowiedź, jak to rozróżnić. Znaczy, kiedy działał jako Jezus, czyli ten wcielony Bóg, jako człowiek, a kiedy działała w nim ta, powiedzmy, część boska, obecna. Bo jest bardzo pięknie pokazane, że w tych wszystkich takich działaniach w świecie on faktycznie był człowiekiem przede wszystkim, czyli musiał się tak samo jak my zmagać, też się męczył, też potrzebował snu, mógł zachorować. Natomiast w relacji do Ojca była ona zbudowana na tym jego boskości, no nie? Że on jak się spotykał z Ojcem, mimo tego, że był wcielony, mimo tego, że miał ludzkie ciało, to jednak miał relację, która wykraczała poza to. Tak. I to było to wewnętrzne takie, co go wyróżniało, można powiedzieć, spośród wszystkich ludzi, no nie? To odpowiedzmy od razu na pytanie o tą wolę, bo ta wola jest dla mnie takim dość prostym przykładem, a bardzo konkretnym. Druga osoba boska, czyli Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, miał w sobie dwie wole. Tak. Boską i ludzką. Ludzką. I ta boska wola, to wiemy, o co chodzi. A ta ludzka wola była zjednoczona z wolą boską. Zawsze szła za tą wolą boską, ale w Ogrodzie to pięknie widać, nie? Tak, nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. No, że tam mogło być jakieś to taki zgrzyt, nie? Że zmaganie się. Tego boję, nie? Ja bym nie chciał, ale moja wola ludzka jest oddana, nie? To jest ważne z perspektywy naszego w ogóle podejścia do Pana Boga, bo my bardzo często mówimy w Kościele, że idealnym życiem człowieka jest dostosowanie swojej woli do woli Pana Boga. Tak. I można powiedzieć, że w tym momencie Jezus staje się... wzorem. Wzorem. I to też katechizm zaraz na początku pięknie mówi, to mi się bardzo spodobało tam w katechizmie, że Jezus jest wzorem świętości. Tak. No nie? Czyli jak się pytamy, kim jest święty, kto jest święty, jak jest święty, to mamy tak naprawdę jeden wzór w tym momencie, no nie? Do którego możemy odnosić ludzkie życie.
I po drugie, błogosławieństwa, to bym nie wpadł na to, żeby tak porównać, że Jezus jest wzorem błogosławieństwa. I trzecie jeszcze było. Do tego nie złapałem. I nową normą prawną. To już jest w ogóle dziwne. Tyś czytał te same punkty? Tak. Te same. I kto tu jak uważnie czyta? No. Że Jezus jest wzorem błogosławieństwa i nową normą prawną. I to te dwie rzeczy, błogosławieństwo i norma prawna, no to są takie, powiedziałbym, pewne nowum w podejściu, że od tego momentu my nie musimy szukać zasad postępowania i mało tego, życia, które jest błogosławieństwem, gdzieś na własną rękę. Mamy wprost dany przykład, wzór. Normę. To jest bardzo mocne słowo, jak się powie, że to jest norma postępowania. Bo to już jest praktyczne, no nie? Bo do tej można mówić o wcieleniu na zasadzie takiej teologii, która nam nic tak naprawdę nie daje. A można mówić z takiej perspektywy bardzo praktycznej, że jeżeli się wcielił Bóg, jeżeli stanął między nami, to co nam to daje? I to ja uważam, że jest genialne. To jest super. I zaraz po tym jest taki następny punkt, który mi się podoba. Ja to przeżywam na każdej Eucharystii. Bo jest tam mówione, że Chrystus przyszedł, aby nas uczynić też uczestnikami życia Bożego. No. I pamiętasz, jak w czasie mszy świętej ksiądz napełnia kielich. Tak. Do kielicha wlewa się wino i potem daje się zawsze kropelkę odrobinkę wody. I padają te słowa, wtedy ksiądz wypowiada słowa szeptem, przez to misterium wody i wina daj nam Boże uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Tak, to jest taki moment, może czasem warto, żeby ludzie mieli tego świadomość w ogóle, że jest taka modlitwa w czasie Eucharystii. Od razu sobie to przypomniałem. Że my jesteśmy tą wodą. Tylko, tak. Że tutaj to wino i ta woda to mi nie pasuje do tych natur Jezusa, bo tutaj to się wszystko miesza. To się wszystko miesza, bo tu jest symbolika tylko. Tu chodzi tylko o symbolikę, że się dodaje tą ludzką naturę jakby, ale tak naprawdę w drugą stronę, że ludzka natura jest podniesiona do rangi boskości. My nie dostaniemy drugiej natury. O, może tak, żeby to też dobrze zrozumieć. My nie dostaniemy drugiej natury. My przez to, że Jezus w dwóch naturach umarł i zmartwychwstał, mamy możliwość stać się jak Bóg. To jest bardzo mocne. To jest przebóstwienie człowieka, się to nazywa. Divinizacja, tak. Zdaje się. Bo jak już tak mówimy o tym, że Jezus jest takim wzorem, no to się też wiąże z wizerunkiem i z podejściem w ogóle do wizerunku Pana Boga, nie? Bo to już my kiedyś mówili, że w Starym Testamencie była zasada, że nie wolno tworzyć żadnych wizerunków Boga. I teraz wraz z wcieleniem Syna Bożego, że tak powiem, Bóg stworzył sobie wizerunek. Tak, tak. I dopowiem tylko, że to Kościół nic żadnego nie wycinał, tylko tam są dwa przykazania połączone w jedno, bo generalnie mówią o tym samym. Nie będziesz brał imienia Pana Boga, nie będziesz... Pierwsze, nie będziesz Bogu cudzych przede mną. To jest to. Chyba trzeba zrobić powtórkę z katechizmu, ale tego do drugiej klasy. Nie, no tylko dopowiem, że Kościół nic tam nie wycinał, tylko te dwa przykazania zostały połączone w jedno. One mówią o tym samym i to dzisiaj mówimy, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tak, natomiast to, że my tworzymy wizerunki Chrystusa i że ten wizerunek Chrystusa może być, że tak powiem, w jakiś sposób uwielbiony przez człowieka, chociażby właśnie przez to, że się modli przed wizerunkiem, nie jest żadną herezją. I to już jest też, że tak powiem, przerobione przez Kościół w tych pierwszych wiekach, że skoro Bóg sam sobie coś takiego stworzył, to znaczy, że pozwolił nam też tworzyć potem na wzór. Pewnie gdyby Jezus przyszedł na świat teraz, to miałby 1 000 000 zdjęć na Instagramie. No i ciekawe, ile followersów. No właśnie. Ciekawe, ile miałby followersów. A propos followersów, jestem followersem księdza profesora Edwarda Stańka i w tej mojej super mądrej książce, którą czytam równolegle z katechizmem, jest taki rozdział, który mówi właśnie o wcieleniu. Bardzo mi się spodobał obraz, jaki on używa. On mówi, że Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i człowiek miał uczestniczyć w jego życiu, w tej jego rodzinie, ale człowiek, i to jest coś, co mi jakoś do tej pory ucieka w katechizmie, człowiek pokochał siebie bardziej. Myśmy coś już mówili o grzechu, myśmy mówili o tym, co się wydarzyło w raju, a nie pamiętam, czy tam się pojawił moment egoizmu. Pewnie jeszcze nie, może nie wprost. A ksiądz profesor tak jakoś ładnie pokazuje,
że człowiek wybrał za podszeptem szatana, że ja będę jak Bóg, nie? Mi się oczy otworzą. Czyli wybrał tą miłość własną, ten egoizm i wtedy, jak to ksiądz profesor pokazuje obrazowo, miał być tym orłem człowiek, miał latać, zbijać się przez tworza, a on się oblepił tym błotem, tym nawozem i połamały mu się skrzydła i tak się bardzo zrobił przyklejony do ziemi. I dlatego musiał przyjść. Pan Bóg posłał swojego syna, żeby ten syn człowieka uratował. Oderwał. Oderwał tej ziemi. Ale jeszcze mówi tak profesor fajnie, ale wiesz jak to jest, nie? Czy Pan Bóg sobie nie mógł stworzyć nowych ludzi, takich, którzy by już nie zgrzeszyli? Tak jak krawiec. Jak masz jakieś zepsute ubranie, to przecież łatwiej jest nowe sobie uszyć, niż cerować stare. I on odpowiada, ale krawiec nie kocha swojego ubrania. A Pan Bóg kocha swoje dzieci, które stworzył. No i to jest... I dlatego posyła syna, który te dzieci podnosi. I tu jest dla mnie odpowiedź, to co z początku pytałem, nie? Co takiego się wydarzyło, że aż swojego syna musiał posłać? No po prostu z miłości. Ta motywacja jest super ważna. No i mówi, że Jezus przyszedł nauczyć tak. Pokazać, jak bardzo Bóg kocha człowieka, do czego jest zdolny. Potem pokazać, jak człowiek może kochać Pana Boga. I wreszcie pokazać, jak człowiek może kochać człowieka. I to, jak Bóg kocha człowieka, to Jezus pokazuje za swojej publicznej działalności. Ale to, jak człowiek może kochać Boga, jak człowiek może kochać drugiego człowieka, pokazuje właśnie Wielki Piątek, to co mówiłeś. W tej relacji do swojego Ojca, no nie? W tym takim uzgodnieniu woli. No nie powiedzielibyśmy uzgodnieniu, bo oni tam uzgadniali wolę. I aż miałem ciarki, jak sobie to uświadomiłem, że tam się dokonuje, powiedzmy, ten drugi Eden. Tak, no tam jest ta walka o siebie, no nie? Czy o Pana Boga? O kogo będę walczyć? Po kogo stronie stanę, można tak powiedzieć. Tak, tak. No także to jest już takie właśnie coś, co mi się bardzo podoba, że wcielenie staje się czymś, co ma taki bardzo realny wpływ na nasze życie. Że to nie jest tak, że tylko się wcielił po to, żeby coś zrobić, tylko że ma bardzo konkretny cel i mało tego pokazuje coś bardzo ważnego o nas. No nie? Bo to, mówię, mi tam cały czas jest ciężko... to spojrzeć na dzisiejsze czasy z perspektywy tej takiej upadłej ludzkiej natury. Tam jest naprawdę wiele tych porównań wypisanych, takich bardzo mocnych, które no, pokazują, że człowiek sobie kompletnie, że tak powiem, nie radzi. To uznaje się Grzegorz z Nysy, tam zacytowany jest. Drobnym druczkiem ten tekst. Tak, 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 tak. Ten drobnym druczkiem, no nie? Taki, on jest bardzo ładny. Ale no dzisiaj... Ciężko, myślę, człowiekowi jest przyjąć taką wizję natury, taką wizję w ogóle człowieka. A ona jest potrzebna, żeby zrozumieć, po co jest wcielenie. Także to jest takie bardzo doniosłe. Mi też się podoba w tym fragmencie katechizmu, że te porównania idą w kierunku relacji rodzinnych. Nie? Jezus posyła syna. To jest takie niesłychane dowartościowanie. On nie mówi, że posyła menadżera, który ustawi wasze relacje z szefem. Nie? On posyła syna. Nawet nie wynają zewnętrznej firmy. Ale potem sobie uświadomiłem, bo chciałem tę myśl rozwijać, ale potem jest Duch Święty. Paraklet, pocieszyciel. I zaś mówimy, że Duch Święty to słowo jest wzięte z języka prawniczego. Obrońca. Tak. I to był ten obrońca sądowy. I uświadomiłem sobie, że z jednej strony ta relacja bosko-ludzka to jest rodzinna, ale gdzieś tam jakiś sąd jest. Tak, ale to on chyba jest obrońcą przed złem. A tak, 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 no. Tak. To jest ten adwokat, nie? Natomiast ja bym tu jeszcze wrócił do tego, bo ty często mówiłeś na początku, zwłaszcza tych w pierwszych katechezach, o ewangelizacji. Od czego zaczyna się ewangelizacja? Od jakiej treści? Albo inaczej, od jakiej treści zaczyna się kerygmat Kościoła? No Bóg cię kocha. Nie. A wiem. Masz problem. Tak, masz problem. No nie? I popatrz, wcielenie jest jak gdyby podstawą do tego, że tak głosimy kerygmat. Nie od tego, że Bóg cię kocha, od tego, że masz problem. A Bóg cię kocha i jest odpowiedzią. No to są te cztery kroki. A chodzi mi o ten pierwszy właśnie, że pierwszym krokiem jest to, żeby człowiekowi powiedzieć, że masz problem, że jest grzech w twoim życiu i teraz dopiero wchodzi Pan Bóg. I wcielenie jest tak jak gdyby podstaw tego. Dlatego jest takie wyjątkowe. Bo ja na początku to powiedziałem nieprzypadkowo, że mówimy dzisiaj o temacie, który wyróżnia chrześcijaństwo na
względem całego świata, względem wszystkich religii, wszystkich takich duchowości. Oczywiście myśmy to tak powiedzieli na skróty, nie? Bo to nie wolno mówić, masz problem, Bóg cię kocha. Nie, no chodziło mi tylko o to pierwsze, no nie? Że... Tylko nie martw się, bo w sytuacji, kiedy doświadczasz jakiejś trudności, tragedii, klęski, grzechu, nie bój się, jest ktoś, kto ci pomoże, jest wyzwoliciel. Tak, jest ktoś, kto poprzez wcielenie wchodzi w twoje życie. Bo byśmy żadnej ewangelizacji nie wykonali takimi tekstami. Mam wszystko, co chciałem powiedzieć. Ja też. Mam na koniec tak, że ostatnie zdania w tym fragmencie księdza profesora Stańka brzmią tak. Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Naraz, w każdej chwili. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, podejdź do Jezusa. Jeśli chcesz wiedzieć, kim jest człowiek, podejdź do Jezusa. No i to chyba żeśmy też powiedzieli. Przy tym, że jest wzorem świętości, błogosławieństwa i normą prawną. Serdecznie Cię zapraszam na spotkanie za tydzień, bo według moich obliczeń i wskazówek w katechizmie pomówimy... o Maryi. Pomówimy o Maryi.